bla bla bla, epilepsja, bla bla bla, Isaac dużo strzela i trzymajcie się tam, miłego oglądania. Dzień dobry. Dzisiaj zapowiadany ból i cierpienie. Już to, ja już dosłownie, już tyle razy umarłem, że już mi psycha siadła i ja już, nie wiem, będę długo tu siedział chyba. Próbował to wygrać, bo jest to po prostu za trudne troszkę. Ta postać jest niepotrzebnie za trudna na ten tryb, bo HP nie ma i muszę sobie jakoś radzić bez żadnych po prostu health'a, bo za HP trzeba płacić. Ale może ten run okaże się tym dobrym. A i już nie chce mi się włączać, wyłączać nagrania, po prostu jak run będzie słaby, to ja po prostu trzymam R-kę. Ja już mam dość. Tak chyba normalnie też robiłem, że jak miałem dostać jakiś dobry start, to... Że jak nie miałem dobrego startu, to resetowałem, bo po prostu tym się nie da bez jakiegoś lepszego itemu. Dosłownie jest wszystkiego za dużo i zdrowia jest za mało. I przeciwnicy się we mnie respią, też jest to rzecz jedna. Ja sobie Gridiera tym nie wyobrażam. Jak będę grał Gridiera, ja już to mówię, będę trzymał R-kę po prostu, będzie taka kompilacja trzymania R-ki. Dobra, czy tutaj było coś fajnego? Jakaś karta? Pytajnik? Dobra, kupię klucz. Misja na dzisiaj jest blokować Gridiera, ale nie mam zielonego pojęcia, czy to wyjdzie. Bardzo, bardzo wątpię, że to wyjdzie. Wolę już sobie samemu tego Gridiera odblokować, jak skończę tego Jacoba i Esau. Wersus wejść na jakiegoś Azazela, czy coś to zrobić samemu. To będzie jedyny przypadek, gdzie zrobiłem cokolwiek na tym save'ie poza nagraniem. Ale no, chciałbym już tego Gridiera mieć. Bo już każdą zwykłą postacią Grida będę miał już zrobionego, więc... Nie będę miał po co nagrywać po prostu blokowywanie Gridiera. No, o ile byście to chcieli. Jakbyście chcieli, to możecie napisać. Jak nie chcecie Grida, to mogę po prostu to zrobić samemu. Oła. No, to jest to, o czym mówiłem, no. Nie umiem tym grać. Najtrudniejsza postać na Grida. Kupię to. Wiggle Worm. Wezmę. I kupię to temu. I dobra, idę dalej. Nawet jak chcę stakować HP, to nie mogę tego zrobić, bo ja damage'u później nie będę miał i to HP po co mi będzie, jak ja po prostu tego nie użyję, nie? Właśnie to jest ten dylemat tej postaci. Bo HP trzeba mieć, żeby żyć, ale też trzeba mieć damage, żeby HP nie tracić. Żeby po prostu wszystko efektywnie zabijać. I dlatego moim zdaniem gra jest dobra. Ale ta postać jest po prostu niepotrzebnie za trudna tutaj. Wydaje mi się, że nawet jakieś zmiany specjalnie dla nich. Nie, nawet jakby HP ciągle było na promocji, to by było dobrze. I ja tu nie mówię o Gridierze, ja tu mówię o samym Gridzie. I pop może być ciekawy. Z Wiggle Wormem. Oczywiście, tylko że to... Nie wiem, czy jak to będzie działać. Niech się dzieje. Może jakaś synergia z tego się sklei. Nawet jakakolwiek forma homingu już będzie synergią. Bo co nie trafię i co się nie nahomuje, to... Zostanie na mapie i będzie się homeować. Spacebara sobie zostawię, jak będzie naprawdę źle. Jakiś trudny wave czy coś. Czy po prostu dużo przeciwników, bo mogę tym shockwave'em wszystko szczyścić. Trzeba tak strategicznie do tego podchodzić, bo naprawdę. Jeden błąd i dostaję dwa damage'e pod rząd. I no, dostaję damage i umieram. A umarłem dość sporo. I to tak naprawdę, naprawdę sporo. Oby się to udało, bo na razie się zapowiada ok. Mam jakiś damage. Oby to była właśnie ta próba, że Angel Deal okaże się jakiś szlachetnie dobry. Czy wychodzi coś kupywać? Nie. Nie miałem nic tam w sklepie, co by mnie tak cieszyło. To będzie trudne, bo jeden Pride na pewno zostanie na drugiej walce z bossem. O ile zdążę go zabić. Zdążyłem go zabić. I Blighted Ovum. Blighted Ovum jest fajny. Muszę po prostu... Że jak ktoś ma problemy z Blighted Ovum, co nie wiem jak, ale jak ktoś ma, to po prostu biegajcie kółka. Boss jest pokonany, jak się biega kółka. Dobra, i tu. O, to jest ten wave, o którym mówiłem, że będzie źle. Ten boss mnie zabił. Dosłownie przed chwilą wkleiłem klipy, jak ginę, i to był właśnie jeden z tych zbrodniarzy, co mnie zabił. I teraz nawet nie mam jak go trafić, bo pop. I postacie mi się rozdzielają. I nie mam jak do niego podejść, skończ! Dobra, to trochę potrwa. Ty, nie, żaden nie jest bardziej tanki. Dobra, no to muszę go tak bić, po prostu. Bezpiecznie. Bo nawet nie mam jak... Chociaż te popowe tirsy dolatują nawet. Może coś do niego doleci. Ja do niego nie mam mowy, że podchodzę, bo on ma bardzo trudny attack pattern i bardzo dziwny attack pattern. I atakuję on zbyt często, żebym mógł do niego podejść. Ale on ginie. To działa. Jeżeli jest coś głupie, a działa, to nie jest głupie. Pamiętajcie. Oła. Prawie nawet znuhitowałem go. Angel Deal, coś fajnego. Stairway, dobra. To ja nawet nie idę do sklepu, ja będę wszystko w Stairwayu wydawał. No o ile będzie na co wydać. Dobra, pierwszy co to Stairway.
Trinity Shield, nie. To nie jest przedmiot, którego szukam. To kupiłbym HP i jeszcze raz HP. Golden Razor da mi 5 monet. Health up chętnie przygarnę. I lecę od razu chyba dalej. Bo tutaj nie ma nic ciekawego. Bomby na sklepikarzy nie mam. Tutaj jest jeszcze. Ała. Ale jestem bowanem. Widać, że mi psycha siada, jak nawet na kolce nie patrzę. No już się zaczynają te trudne momenty grid moda dla tych postaci. Bo oni już nie są tacy silni we dwóch. I mam bardzo duży problem po prostu teraz. Elo. Wow, super, dzięki. Shockwave ich ominął. Jakby to specjalnie się stało. I zaraz se umrę. Bo już się za dużo tutaj dzieje i jest źle. Jest bardzo, bardzo źle. Ale dobra, to jest przedostatni wave, dokładnie. Może ten shockwave trafił? Trafił! Dobrze! Odpokutował swoje grzechy. Za to, że nie że po prostu ominął. I teraz trafił więcej niż chciałem, żeby trafił. To teraz tak, ja muszę coś tu kupić. Kupię Kendla, bo Kendl jest dobry. I kupię HP. Raz i dwa, dobra. I teraz mogę sobie bić bossów. I z tym Kendlem to życie będzie łatwiejsze. Ała. Bo Kendl kasuje pociski, ale też bije bardzo duży damage. Więc ja tu jestem tym bardzo zainteresowany. O Boże, anioł. Dobra, z aniołem sobie raczej dam radę. Bo to jest tylko anioł. Nie ma nic, jakby żadnych jakichś mobków jeszcze. Kasy na Stairwaya nie mam. Muszę jakby jakąś monetkę znaleźć gdzieś. I po bossie. Pięknie, znowu hitowałem go. Kasy nie ma. Ajajaj. Zobaczę tu na dole. Jest na bombę. Nie mam kasy na Stairwaya. Nie wiem, może w Angel Dealu będzie. Jakimś cudem. Nie wiem, jakby się to miało wydarzyć, ale jest może na to szansa. Teoretycznie jakbym wysadził bombą anioła, pokonał, to mogłaby dropnąć moneta, ale nie mam bomby. A to jest bardzo łatwy ten Devil Deal round, więc... Bo oni w większości to siebie powybijali. Dobra, jest mój Angel Deal. W którym jest latanie. Okej. Masz ty. Te Soul Hearty bym spróbował wziąć tak o... Dobra, jak uda mi się Esałem tam wejść... Ja sobie stanę tutaj Jacobem. Okej, ty już tu stój i ja sobie wyjdę z Jacobem. Dobra, pięknie. Teraz... Dobra. Nie ma monety! Noż oskamowany zostałem. Z mojego HP. Co to jest? Co to się włączyło? Control Tab. Dobra. Overwolf mi się włączył, nie wiem jak, nie wiem czemu. Dagaz. Dagaz jest git. Dagaza chętnie wezmę. Ale dalej nie mam kasy na Stairwaya. A jak będzie dobry item, to będzie boleć. No dobra, muszę iść dalej, no ja nic nie zrobię. Patrzcie, teraz będzie Sacred Heart, nie? I będę płakał. Nie, jest Trisaigon. Trisaigon wezmę. Trisaigon jest dobry. Bo teraz... Okej, dobrze. Mamy szansę to wygrać. Mamy szansę to wygrać. Jest dobrze. HP dam temu. Wiem, że marnuje całe zdrowie. Bo tam... No całe serduszko było. O, PJs dam tobie. Mam szansę to wygrać. O mój Boże. Jak fajnie. Może w końcu to wygram. Dobra, tu mamy Pisces'a, którego dam tobie. Mam dużo zdrowia i mam fajną synergię. Synergia, o którą prosiłem, się właśnie skleiła. Jest dużo tirsów na ekranie, niestety. Ostrzeżenie epileptyczne. Ej, ale HP dużo tracę. Ej. Może tirsy są wszędzie, ale nie jestem nieśmiertelny. Gdzie jeszcze? Tutaj się schował, w rogu. Okej, gdzie jeszcze? Tutaj jest. Dobra, na bossa. Od razu. To jest bardzo dobry boss na to, co mam teraz na ekranie. Bo jako, że on jest wszędzie, a tirsy mam wszędzie, no to on nawet się nie ruszy. No. Dobra. Myślałem, że... O, dobra, teraz dostałem damage, ale dostał esał, więc jest dobrze. Chociaż nie wiem, czy tak dobrze, bo mam darmowe leczenie wszędzie. Zrobię rundę devilową. I ja nic w sklepie nie kupuję, bo ja wolę sobie zostawić na Stairwaya. I chyba wyrzucę tego Worma. Nie wiem, czy on mi tu przeszkadza, czy on pomaga. Chociaż szczerze, i tak czy siak, tirsy będą wszędzie. Więc ciężko powiedzieć, czy powinienem to wyrzucać, czy nie. Chyba powinienem. Bo i Trisaigonem też prosto nie strzelam. Co mi może uprzykrzyć trochę rozgrywkę. No, jak Trisaigon strzela tak prosto, to bije więcej. Tak single target. Tak jest lepiej. Dobra, w Angel Dealu.
Book of Virtues. To jest dobry przedmiot. Ja go wezmę jako... Chwila. Jest napisane? Nie. Dobra, to zrobię tak. I sobie będę używał tego po wispy. To tutaj nic nie ma, zgadza się. To ja idę sobie tutaj. Kiedyś pamiętam, ludzie, jakby ja nie grałem w Afterbirth Plus za dużo, bo nigdy go nie miałem. Kupiłem od razu sobie Repentance. I ludzie mówili, że Traceigon był bardzo, bardzo słaby w Repentance i trochę szkoda, bo koncept przedmiotu bardzo fajny, synergia też ma fajne, więc... O, speed up! O, dziękuję. Dobrze, że chociaż ten sam speed te typki mają. I szczerze? To będzie dobry pomysł. Range mi nie jest tak mega potrzebny pod to, bo te tirsy i tak nigdy nie spadną, o ile się ruszają, więc mogę sobie po prostu strzelać i to tak będzie to samo i jeszcze tirsy dostałem. Oj, koledzy duchy, nieładnie tak. Okej. Wyłączyłem przez przypadek wave'y, ale bardzo dobrze się dzieje i raczej jak nie umrę na mega, ultra, na mega gridzie. Na ultra gridzie, to wygram to. Najlepsze, co by teraz dla mnie było kupić, ogarnąć, to Shielded Tearsy. Shielded Tearsy by spowodowały, że ultra grid będzie nikim, bo te coiny, co on rzuca, one nie będą problemem. Jakby, no, Tearsy mam wszędzie, więc jest dobrze. Czy tutaj coś wartego kupna? Nie. Kluczy też nie potrzebuję, no to idę na wave'a devilowego. I ja tutaj chcę dostać Angel Deala. Mam nadzieję, że się spełni moja prośba. A jak nie, no to po prostu nie wejdę Devil Deala i tyle. Okej, co się dzieje w tym rogu tam? No damage'u dużego nie mam, muszę nazbierać jakieś damage upy. Albo chociaż homing. To wtedy mi to bardzo zwiększy damage. Judgment. Strength'a. Chociaż... Nie, to ja użyję sobie Dagazu i wezmę sobie Strength'a. A jak nie będę miał Shielded Tearsów, to mogę zawsze sobie po prostu świeczką sobie pomagać. Jest! Jakiś dobry item. Dobra. Bierzesz to. Pięknie. I teraz 4-5V. Wezmę. I dobra, ja już nic nie kupuję. Ja chcę tego Gridera spróbować odblokować. Bo damage już będę miał, jak nie będę dostawał hitów. Bo mam naprawdę teraz solidny mnożnik. Mam slowa tego sensera. Sensor też mi bardzo pomoże, bo slowowanie strzałów jest underrated. Widziałem, że ludzie na to często narzekali, że słabe i że przeszkadza, ale moim zdaniem slow jest dobry. Slow jest bardzo dobrą rzeczą, szczególnie sensor, który ma gwarantowane slowowanie strzałów. Więc bardzo mi to pomoże w dodżowaniu, tym bardziej jak mam widzieć, co się dzieje na ekranie. I problem mam z dodżowaniem. Dobra, wejdę. I tutaj zobaczę. Jestem zdania, że lepiej by było, jakbym już Gridera sam blokował i następny grid mode, jaki by był, to już na samym Gridierze. W Angel Dealu Breath of Life, który nie jest słaby, ale mam lepsze rzeczy. Dobra, tu piguła, której nie chcę brać. Więcej monet. 36 monet plus grid, który będzie na przejściu dalej. Plus może Sacred Heart? O! Dziękuję. W końcu cierpliwość oddała. Już kij w te odlokowywanie. Ja już tę grę wygrałem. Stairway najlepszym itemem. Wygrał mi grę. Już nie muszę się z tym gridem męczyć. Ała. Dobra, kij w to, on już nie żyje. Prawda? Już nawet nie potrzebuję koronki włączonej. Dzięki! W końcu! Inner Child. Taki pse-unlock. W końcu! Ile ja się z tym męczyłem. Dobra, niech przestaną te tirsy strzelać. Jakby wygląda to fajnie, ale niech przestanie. Proszę. Bo ja tu chcę powysadać gridy. No i potrzebuję jeszcze 40 monet, co będę w stanie zrobić prywatnie Azazelem albo następnym razem, jak będę grał grid mode'a. Napiszcie mi, czy chcecie to. Będę wiedział. I to chyba nie przestanie strzelać, prawda? Chyba gra się zbugowała. Chociaż nie, bo pop ciągle rusza Traceigonem. Przez to on się nie kończy, przez to będzie tak ciągle strzelać. Czyli dobra, postawię z tu bomby. Oj, 5 monet, dziękuję, dobra. To chciałem dostać. Może jakiś unlock? Nie? No dobra. To ja wam dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i strzała!